A poprosił nas pan, żeby pokazać, bo nie ma już siły. Tutaj wjeżdżamy na osiedle przy Dino. Droga oczywiście jest tutaj piaskowa, czy tam jakiś gryz, ale dziura na dziurze tutaj wysypują i potem znów jest kolejnie po kolei to samo. No też niedawno robił. Robił, proszę zobaczyć, co to jest. To jest dziura na dziurze, kałuża. Jak ci ludzie tutaj mają jeździć do swoich domów? Płacą podatki. A jeszcze mało to niektórzy, jest duża część takich, co tu pracuje w urzędzie. Ale on się nie odezwał, bo by ich zaraz wylał z roboty, no. Proszę państwa, tutaj poprosił pan, jedziemy pod garaże, co prawda, państwo znają te tereny. Ale chcę pokazać, że naprawdę ci ludzie mają tu, no, ciężki żywot. Ale oni za karę tu mieszkają, no. Człowiek wybudował sobie dom, płaci podatki, utrzymuje tych, tak naprawdę, nie wiem, to lenie, czy to bezmózgi jakieś? Nie, to są nie lenie, to są po prostu ci, no, nieudaczniki. Bo brać pieniądze potrafią, tak? No tylko, a reszta to niech się ludzie martwią. No tu jest troszkę prościej kawałeczek, ale no to jakie to prościej, no panie Mikołaju, panie skierowcy. Jak, no to co, jak ty i tak musisz tu slalom gigant jechać, bo inaczej poobrywać, a na zawieszenie urząd nie daje. No, czy kiedyś skończą się to po prostu te... No, nie, no to dziadostwo. To już 30 lat już trwa, proszę państwa. Jakie 30? To jest zaraz po wojnie. Nikt za to się nie brał, bo tak za się... co im płacimy? No? Bo no, gdzie to minął te podatki? Za traktowanie obywatela, kurwa. Gdzie idą te pieniądze? Gdzie idą? No gdzie? No. Teraz idą samorządowcy bezpartyjni. Do Lubina prosto. Do Lubina prosto idą. Stasiak zarabia nawet Cicinawy. No, ale Stasiak mógłby tu przyjechać też coś do rady. Proszę, jak tu jeździć? No, jak? Czy my nie niszczymy no, sami się samochodów? No jak nie niszczymy? Niszczymy, to nie idzie przejechać. Co to? O czym tak to, proszę państwa, wygląda. Każdy może sobie sprawdzić, każdy po prostu z nas, mieszkańców, może to ocenić. I oceniajcie. Jedziemy jeszcze pod, bo nie tędy wjechaliśmy, jedziemy jeszcze pod garaże. I zobaczcie, no dalej tak samo jest. No, no jest wszędzie tak. Widzisz, ja byłem w Szwecji i widziałem, jak to takie o coś, jak jest tutaj. No. Ma takie specjalne grabie i jedzie, z ciągnikiem jedzie. I te wszystkie te co na pobocze samochody wywaliły na zewnątrz, on ściąga je do środka z powrotem. I tak raz na jakiś czas przejedzie i zasypuje te dziury, a tutaj się tego nie robi. Piękny mamy chocianów.